Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dziś zapraszam was na City Skyline. Dziś pobawimy się w burmistrza. Już widzieliście raz tą gierkę u mnie na kanale i myślę, że tym razem będzie drugi raz. Ale tym razem zagram od początku, tak żeby nie mieć jakichś tam, wiecie, strasznych problemów. Okej, będę pojawiał się tylko co kroki milowe, tak? No nasz pierwszy krok milowy, no to jest początek. Nic jeszcze na naszej mapie kompletnie nie ma. Tutaj poradnik sobie zamykamy, jak chcemy otworzyć, to możemy w każdej chwili przycisnąć ten przycisk i nam doradca się po prostu pojawia z tym samym tekstem co chwila. Ok, każą nam wybudować drogę. Ogólna sprawa z drogami to jest taka, że warto je połączyć czymś szerszym. Ja na razie najszerszą mam tą i chyba to ta zostanie, tylko chodzi o to, żeby po prostu późniejszej naszej historii miasteczka nasi ludzie po prostu mogli się ładnie dostać wszędzie. Okej, żeby zacząć potrzebujemy czegoś sensownego pod tytułem 8 MW. Pytanie brzmi, w którą stronę rzeka płynie, zanim to postawię. No niby płynie w tamtą. No tak tam płynie, no to sprawmy tak, żeby to było tu, a ścieki spływały tu. Dobra. Każą, żebyśmy pobudowali na początek mieszkania, ale bez tych podstawowych rzeczy, co właśnie teraz widzieliście, które budowałem, nie byłoby po prostu tutaj ludzi. Czekamy na pierwszego mieszkańca. Nie ma jeszcze go? Chyba się dopiero domki budują. Spokojnie, spokojnie. Pierwsza czwórka już jest. Więc jest całkiem lajtowo. Ale moi mili, na początku, sami pewnie wiecie, trzeba budować strefy mieszkalne, żebyśmy mieli, wiecie, jak największą szansę, żeby to nasze miasteczko jak najłatwiej się, jak najpiękniej się rozwijało. Kurde, nie powinno tej drogi tu być, bo będzie korek. Tu zrobimy skrzyżowanie. O, tu będzie bardzo ładnie. Dla takiej strefy, wiecie, stricte przemysłowej. Mam jeszcze 31 tysięcy do wydania, więc jest lajcik. Na razie tylko tracę. Dobra, to niech będzie strefa mieszkalna, to znaczy taka handlowa. A tu zrobimy strefę typowo no life game, czyli przemysłową. Na razie nic kompletnie nie mamy odblokowanego. Na razie tylko mamy wodę, prąd. Nawet chyba w podatkach możemy tylko kierować wodą i prądem. Bardzo dużo wydajemy na wodę, a ona jest na razie nam w 50% tak naprawdę potrzebna. Widzicie? Nawet tutaj wskaźniki są jeszcze bardzo, bardzo na plus. I po prostu nie ma jak tym się zająć, żeby było, wiecie, wszystko ok. Nie wiem, za ile jest ten pierwszy krok milowy. Ale no to w najwyraźniej się widzimy dosłownie za chwileczkę. Okej, nasza pierwsza, że tak powiem, nasz pierwszy krok milowy, no to dał nam podatki, pożyczki, odpady, opieka zdrowotna, edukacja. Co tutaj jeszcze mamy? Czyli dały nam przydomy, budynki wysypiska, klinika i szkoła podstawowa. No to czym się będzie trzeba zająć? Budynki unikatowe, architektura, rzeczywiście architektury, osiągnięcie. Na razie tego tutaj nic nie ma, więc niestety nie mogę nic z tym zrobić. Walkie-talkie, no to co, lecimy dalej, żeby po prostu nasi... Czego oni tu nie mają? Brak wystarczającej liczby pracowników. Spoko, tym się też zajmiemy. Ale na razie wypadałoby się pozbyć odpadów. Bo one zaraz się zaczną gromadzić i będzie taki syf totalny, wiecie, na całej mapie. No, zdrowie też możemy im podnieść, co tam na skrzyżowaniu. Edukacja, a niech się uczą. Wysłać wszystkich do szkoły, marsz. Szkoła działa po jakimś czasie, więc
sami rozumiecie, jest 300 miejsc, a uczniów jest 50, 61, cały czas rośnie. Więc nasi mieszkańcy, jest 420, więc jedna szkoła to będzie mało. I myślę, że zaraz będzie kolejny krok milowy, znając życie na 500 mieszkańców, chyba że się mylę. Tym razem mogę przeciągnąć, nie, 700 mieszkańców, więc... A, jeszcze pokażę wam te pożyczki. Pożyczki, na razie się nie opłaca ich brać, bo ze względu na to, że no co, wezmę 20 tysięcy, a ja mam tylko 390 zysku miesięcznie, dziennie chyba to jest, tak? Czy tygodniowo. Podatki, na razie niezmienione, 9%, niech sobie będą takie jak są. Wzrasta mi zapotrzebowanie na strefę mieszkalną, więc też taką zaraz strefę postawię i widzimy się na kolejnym kroku milowym. Na kolejny krok milowy no nie było trzeba długo czekać. Dostaliśmy kolejny nowy odblokowany obszar, dzielnice, przepisy, drugą pożyczkę, specjalizacje przemysłowe, przepisy usług miejskich, co tam jeszcze jest, straż pożarną, policję, budynki unikatowe zaraz wam pokażę. Dwie nowe strefy, czyli specjalizację leśną, rolnictwo, nowe przepisy zużycia energii, wody, zapotrzebowanie na czujniki dymu, remiza i posterunek policji. Na pewno jedna z rzeczy, którą muszę zrobić, to jest podniesienie hajsu na to, żeby budżetu, znaczy żeby elektrownie pracowały na 150% budżetu. I na pewno ten podatek bym mógł wprowadzić, tylko że to jest... dosyć drogie na sam początek, więc sobie daruję. Mam dwie elektrownie wiatrowe, odpływ, przypływ. I teraz zrobię coś, co powinienem zrobić, żeby nie było zanieczyszczenia. Zrobimy zupełnie eko miasto, więc jedynymi rzeczami, które będą tylko zanieczyszczały, to będą, że tak powiem, te rzeczy tutaj. To są, czyli o, to piękny odpływ kanalizacyjny, że tak powiem. Robimy dzielnicę mieszkalną, taką pierwszą. Już taką po byku zrobimy. Jeśli macie jakiś pomysł na nazwę dzielnicy, walcie śmiało. Ta, która będzie najciekawsza, zostanie wybrana i zostanie nazwana w następnym odcinku z City Skyline. Ja na razie nie mam zapotrzebowania na żadne rzeczy, więc niestety nie mogę nic takiego zrobić, ale przyspieszę sobie od razu grę, bo powoli to... Co to jest? Straż pożarna. To jest akurat straż pożarna. To lepiej jakby była tutaj. Zobaczmy, co się zmieniło. Nic się nie zmieniło, bo potrzebna jeszcze jest jedna tutaj. Ale aktualnie nie mam hajsu na to, żeby cokolwiek dalej robić, więc widzimy się dosłownie za chwilę. I kolejny krok milowy. Kurczę, nie spodziewałem się, że to tak szybko nastanie. Myślałem, że sobie, wiecie, pobuduje i pójdzie dalej, ale 1100 mieszkańców to jest kolejny krok milowy. Budynki unikatowe, poziom drugi, element ozdobny, zakaz posiadania zwierząt, zakaz palenia, parki, rekreacja, czyli nowe przepisy i szkołę średnią dostaliśmy na 1100 mieszkańców. Ja teraz próbuję rozwinąć. Niestety musiałem pobrać pożyczkę 20 tysięcy tych simol, coś tam. Jak to się w ogóle nazywa? Stan konta, niestety nie podpisali się pięknie, ale mniejsza o to. Nie mogę wybudować tutaj drogi, która będzie łączyła mi ten moje, wiecie, drobiazgowe miasteczka. Może dlatego, że poziom jest za wysoki. Tutaj akurat był. Tutaj się chyba da połączyć, ale chodzi o to, że one będą, wiecie, dalej przychodziły, tylko że tutaj akurat będzie tak, że no, potrzebne są nowe strefy. A jak inaczej zrobić, jak nie? Właśnie w ten sposób. Proszę bardzo. Musiałem też kupić posterunek policji. On się znajduje gdzieś tu. Gdzie jest posterunek policji? Pokaż się, tu się znajdujesz, posterunku policji. Czemu? Bo po prostu przestępczość stwierdziła, że muszą okradać. Ale jest całkiem nieźle. Powiem wam, że jest progres. Przyspieszę sobie od razu grę, żeby to nie trwało wieczność. Potrzebne są nowe strefy handlowe, więc naprawdę warto się nimi zająć. Ja tutaj kolejną
uliczkę dam. Okej. Czemu robię takie przerwy w środku? Ja tych przerw nie będę wypełniał. Chcę, żeby tutaj ludzie mieli trochę przestrzeni. Ja wiem, że to mało gospodarne jest. Ogólnie tutaj wziąłem strefę. O, muszę podnieść budżet na wodę z tego, co widzę. O, 19% pójdzie. Widzicie, tutaj jest strefa typowo przemysłowo wycinka drzew. Tak. Proszę bardzo. Tu zrobimy takie coś. Ogólnie tutaj pojawi się rondo. Tylko nie małe, bo małe rondo to mnie kompletnie zakorkuje. Ja czekam, aż pojawi mi się duże rondo, które jest na 1900 mieszkańców. Więc to nastąpi bardzo szybko, szczególnie, że ja tutaj staram się jak mogę, żeby nasi mieszkańcy mieli wszystko co najlepsze. I staram się, żeby ich przyciągnąć jak najwięcej. No to co, widzimy się chyba, myślę, że za chwilę 1900, jest teraz 1400, więc to będzie dosłownie chwila. Kolejna strefa, to znaczy kolejna, że tak powiem, krok milowy, czyli rozwojowe miasteczko. Całkiem szybko to poszło, dostaliśmy nowy obszar, czyli już mamy dwa obszary, które możemy sobie dodatkowo kupić. Dostaliśmy też transport, budynki unikatowe poziom trzeci, autobusy, specjalizację górniczą, recykling, używki rekreacyjne i kończynię drogową, duże rondo, autostrady, nową turbinę, zajezdnię autobusową i cmentarz. Coś, co na pewno muszę postawić, bo wiem, że zaczną się buntować, że nie mają gdzie chować swoich zmarłych nasi cudowni mieszkańcy. Będzie to cmentarz. Klinika jest jakaś? Jest jedna, wystarczy na razie, w zupełności. Straż pożarna, tu mamy problem, niech sobie powstanie tutaj druga. Na razie jest 1000 zysku, więc to zaraz spadnie. Ale co ważniejsze, muszę wybudować duże rondo. Zaraz wam pokażę, dlaczego chcę wybudować to duże rondo jak najszybciej. To jest duże rondo? Tak. Nasi mieszkańcy po prostu muszą jakoś przetrwać i dojeżdżać, a to do pracy, a to do... No wszędzie, tak? Wszędzie, gdzie trzeba jechać, jest po prostu dostęp drogowy. A tutaj jest wyjazd z miasta, więc mogę to trochę bardziej... O, zajęte. Może dwupasmówka? Też nie. Może po prostu tu muszę coś usunąć. Żeby połączyć wyjazd. Dokładnie tak też myślałem. Nie, tu skrzyżowanie to bardzo głupi pomysł. Ale nasi mieszkańcy będą jeździć akurat tutaj i tutaj skasuję tą strefę, co jest, żeby nie było skrzyżowania tu. Tylko jedno skrzyżowanie, żeby nam wystarczyło w zupełności. Proszę bardzo. Mamy zadowolonych mieszkańców i tak będą się tworzyły straszne korki z tego względu, że tutaj tych mieszkańców jest naprawdę coraz więcej i coraz więcej chcą, żeby tych stref było. Oj, źle postawiłem. To jest po prostu... Że nie ma czegoś takiego, nie wiem, cofnij do ostatniego momentu. To jest trochę minus gierki. Ale ogólnie jest... Wszystko na plus. Mam 8000 do wydania, więc trzeba ostrożnie... Tą strefę mieszkalną trzeba będzie poszerzyć, bo jak sami widzicie, zapotrzebowanie na to, żeby ludzie tutaj przyjeżdżali, jest ogromne. Cały czas rośnie, cały czas chcą się bawić w rozwój naszego miasta. Chyba jedynym problemem będzie zaraz energia. Zaraz wam pokażę, jak ten problem najlepiej rozwiązać. Turbina wiatrowa, którą dostałem teraz właśnie na update. Przepraszam, zamknąć trzeba. Kosztuje jedynie 12 koła. Dlatego też pokażę, jak wziąć szybką pożyczkę i nie zrobić tego najlepiej, bo teraz będzie mnie to bardzo dużo kosztowało, bo mam dwie. Ale 20 MW naprawdę robi swoje. Na razie nie będę tego wszystkiego robił. Zrobię tak, żeby spłacić jedną pożyczkę. Tej już teraz nie będę ruszał. I teraz trzeba czekać, aż po prostu nasza
osada da radę się na tyle powiększyć, żeby kupić coś następnego. Tak myślę, że tutaj jest pierwsza dzielnica, tu jest druga dzielnica. Tu się pojawi zaraz trzecia dzielnica, ta tutaj myślę tak. Teraz wam pokażę, to chyba kupię, ale jeszcze na razie nie chcę tego ruszać, potem kupię to. Ale na razie wstrzymam się, bo mam tutaj jeszcze bardzo dużo do rozbudowania, więc nie chcę tego ruszać. I widzimy się dosłownie za chwilę, jak będzie kolejny krok milowy, co powinno nastąpić dosyć szybko. A 3800, więc mam prawie 1300 mieszkańców do sprowadzenia. Okej, kolejny krok osiągnięty, 3800 mieszkańców. Przepisy zagospodarowania przestrzennego, budynki unikatowe poziom 4, przemysł naftowy, darmowy transport publiczny, zakaz ruchu ciężarowego, masę nowych dróg, budynki co dostajemy, szpital, elektrownię naftową, stację pożarną, komisariat policji. Świetnie. Czy nasze miasteczko się trochę rozwinęło? Trochę tak. Trochę staje się już całkiem sporym miasteczkiem. Transportu na razie nie chcę ruszać, ze względu na to, że będzie on bardzo potem problematyczny. Najpierw trzeba wybudować jedną chociaż strefę, która będzie nadawała się na zamieszkanie. Tutaj pójdzie Tu pójdzie most. Ale teraz, jak mam 37 tysięcy, czas sprawdzić. Mogę jeden kredyt zapłacić. To jest bardzo dużo. On był zapłacony, musiałem go wziąć jeszcze raz, żeby była szkoła średnia wybudowana, żeby było większe zapotrzebowanie. Budynki, które są puste, po prostu wyburzam. Bo one i tak się potem wyburzają. A teraz czas na zmianę dróg. Naprawdę, ojej, jak tu się korkuje. Czas przebudować nasze drogi, żeby nasi mieszkańcy poczuli się lepiej. Mieli trochę ciszej na swoich podwórkach. Sami widzicie, buźki im się aż świecą. Ale przyspieszmy, żeby nasza gra trwała o wiele krócej niż jest to potrzebne. Czy warto korzystać z trybu jednego przyspieszenia? Kompletnie nie. Chyba, że lubimy patrzeć, jak się budują różne, przeróżne rzeczy lub jak się powoli korkuje miasto. Sami zresztą widzicie, jakie to jest okropne korkowanie miasta. A chciałem tego uniknąć. Dlatego też tak myślę, żeby tutaj wybudować drogę, która będzie łączyła... O, w ten sposób. Może to coś da, chociaż wątpię, obstawiam, że będzie się korkowało bardziej jeszcze. Ale kto ich tam wie, może coś da. Tu jest z czym problem ze śmieciami? Tu jakie korki, ojejajaja, będzie strasznie z korkami. To korki to jest mój właśnie najgorszy problem. A teraz powinienem wybudować kolejną strefę, która pomoże mi jeszcze bardziej zakorkować to miasto. Tylko jeszcze buduję odpowiednie wszystkie uliczki. Tak, jeszcze jedna została. Bardzo mnie się podoba, że nie trzeba nic burzyć, tylko lecimy i budujemy. Dobra, tu chyba wszystkie. No tak, wszystkie. No to budujemy kolejną część naszej strefy kompletnie przemysłowej. Oj, brak funduszy, bo jest 700 potrzebne, ale to nic nie szkodzi, bo jak sami pewnie wiecie, zawsze można dobudować to, co się chce.
a że potrzebujemy naprawdę dużo strefy przemysłowej, ja wykorzystam to w ten sposób. Tu coś się jara, a ja nie mam na tyle funduszy. Nadal to jest strefa leśna? Trzeba sprawdzać, bo czasem wyjdzie kawałek poza strefę leśną i już jesteśmy w nosie. Ogólnie potrzebne wysypisko z tego, co widzę, bo zapotrzebowanie jest ogromne. Tak też się stanie. Tu jest krzywa droga, jakbym... Ale już nie będę tego poprawiał. Zapotrzebowanie jest ogromne na różne, przeróżne rzeczy. Na przykład obstawiam, że zaraz będzie potrzebna woda, tak? Sami widzicie, ścieki, woda zaraz będzie potrzebna. Elektryczność też zaraz zacznie padać. Zdrowie. 60% stan średni zdrowia. Bezpieczeństwo. Oj, ryzyko jest strasznie duże. To bezpieczeństwo 13%. Edukacja. Koszmarnie mało potrzeba. Koszmarnie mało miejsc jest. Na 1000 miejsc jest uprawionych 700 paru. Ale tutaj szkoła zwykła akurat. Transportu jeszcze nie ma. Transportem się zajmę dopiero jak będzie tu wszystko zabudowane. Jak cały sektor pierwszy będzie, że tak powiem, zabudowany. Tu będę mógł postawić port, z tego co widzę, bo jest szlak, którym można się połączyć. Bardzo dobrze. I widzimy się na kolejnym kroku milowym. I kolejny krok osiągnięty, tym razem 5,5 tysiąca, kolejna strefa odblokowana, przepisy podatkowe, metro, budynki poziomu 5, nacisk na edukację i nowe rejony, czyli coś, co czekałem na to, żeby odblokować to. Jeszcze spalarnia, uniwersytet i stacja metra. Pozwólcie, że dokończę i zrobię taki myk. To jest nasze miasto, ono się rozwija coraz bardziej. Nie wiem, czy czekać, czy już robić nowe strefy, ponieważ wypadałoby, żeby ludzie mieli miejsce na pracę, bo obstawiam, że bezrobocie już jest całkiem spore, chociaż nie bardzo wiem, gdzie to sprawdzić. To gdzieś tu powinno być, to jest wiatr, zanieczyszczenie, korki, OS, korki to jest dla mnie coś strasznego, nigdy nie wiem, jak to rozwiązać. Tutaj wszystko jest tak, jak być nie powinno. Połączenia zewnętrzne, towary. Są produkty, produkty przemysłu leśnego, super. Eksportujemy, import, nie, a import? A, import tu. A eksport tu. No, podobne współczynniki. Leśnictwo, że tak powiem, na razie uskuteczniam. Są trzy strefy do nazwania, więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł, walcie śmiało. Na pewno taka strefa zostanie nazwana dzięki właśnie wam. Ale jak powiedziałem wcześniej, trzeba skupić nową strefę. Myślę, że ta będzie typowo mieszkalna, ta będzie typowo przemysłowa. To może jeszcze bym kupił przy okazji, czekajcie, które ma dobre połączenie. Tu są chyba górki całkiem spore. 49%, 51%, 57%. A zobaczmy w ten sposób. Ropa mnie jest kompletnie niepotrzebna. Wolałbym żyzną glebę i las, bo na ropie nie chcę w ogóle jechać. Nie chcę korzystać z czarnego złota, bo to by było zbyt proste. Ok, połączmy nasze rondo. Tu jest chyba ropa, coś mi się wydaje, ale ja tu będę... Nie, co tu w ogóle jest? Ropa, ale ja nie będę z tej ropy w ogóle korzystał, z tego względu, że ja tutaj chcę strefę typowo... biznesową. Niech się nam stworzy coś takiego. Mam nadzieję, że się uda.
Oj, słabo wyszło. Bardzo słabo wyszło. Dobrze, niech już tak zostanie. Tutaj będzie na prosto, więc nie ma żadnego problemu. Mówiłem, że chciałbym tutaj strefę typowo przemysłową. Na razie mogę tylko mieszkalną zrobić z tego względu, że no po prostu na mieszkania jest zapotrzebowanie. Turbina wiatrowa 20 MW jest ok. Wodę zaraz doprowadzimy. Proszę bardzo, tutaj wodę doprowadzamy jednym połączeniem i mamy wodę, elektryczność również. To są duże, to są jako bloki, duże budynki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli trzeba nazwać trzecią strefę, ale mam też pomysł. Tu zrobimy łącznie dwie strefy. Ja nie wiem, czy się to tak da, czy to tak działa mniej więcej. Że tu będzie strefa mieszkalna, a tu będzie druga strefa typowo przemysłowa, tylko ja nie wiem, czy to się da tak zrobić. Chodzi o to, żeby tutaj sprzedawali produkty, co są wyprodukowane tu, ale kompletnie nie wiem, czy to w ogóle tak da radę. Bo tu jest biurowce, mogę stawiać. Ale postawię też kilka sklepów, zobaczymy, co się stanie. Może wiecie, zaczną powstawać jakieś ciekawe budynki, których ja kompletnie się nie spodziewałem. Dzięki temu, że ta strefa ma w ogóle jakąś nazwę, prawda? Chodzi o to, nie nazwę, tylko że zastosowanie. Tak, wiem, nowe budynki metro, ale ja czekam chyba na razie na kolej, która mnie da o wiele więcej i ludzie częściej z niej korzystają, z tego co zauważyłem. Strasznie wygórowane to wszystko jest, więc niestety... O! Tak to na początku będzie wyglądało. Macie nazwy stref? Piszcie w komentarzach, ja na pewno się ustosunkuję do nich. A tutaj na pewno powstanie strefa typowo mieszkalna, z dużym asortymentem mieszkalnym, że tak powiem. O, tutaj widzę, że zaczyna brakować prądu w strefie przemysłowej. Nie ma sprawy, mamy już 117 tysięcy, czas wypadałoby spłacić tą pożyczkę i nie brać więcej, bo pożyczki to jest taki kręcik, który jest kompletnie niepotrzebny. Szkoła, zwykła szkoła. Dobrze, co ja postawiłem? Szkołę, tutaj jest taka pojemność, a może być o wiele większa. Uniwersytet 75 tysięcy, uprawnionych 457, więc na razie sobie muszę darować, bo nie stać mnie na to, żeby tak zrobić. Tutaj mam szkołę, niech się uczą, śmietnisko ich obsługuje, chociaż mógłbym postawić kolejne. Chociaż nie, wiecie co, postawię spalarnię odpadów, tak pięknie tutaj to nazwali. Obstawiam, że będzie wytwarzała spore zanieczyszczenie i niestety będzie to się odbijało na moich mieszkańcach. I ze 100 tysięcy zrobiło się 19 tysięcy, więc niestety, ale widzimy się dopiero dosłownie za chwilę, jak już nasza strefa się troszeczkę rozwinie. A ja może w tym czasie, jak tutaj akurat jeszcze gadam, tak, zburzę to i wybuduję tutaj piękny most, który będzie nas dostarczał do kolejnej strefy przemysłowej, tym razem przemysł znowu leśny. To będzie cały przemysł leśny, zobaczcie, on bardzo duży będzie. On będzie, o, aż tak. Tu widziałem chyba po prawo, że jest ropa, ale na razie tej strefy tu chyba jest ropa, z tego co widziałem. Aha. Tu są też rudy, z tego co widzę. Nie, tu są rudy. Tu będzie przemysł z rudami i tak dalej, więc tu na razie sobie darujemy. Jak wrócić, tak wrócić. Więc nasz przemysł niech się rozwija, ale na razie tylko jako drogi.
Tutaj trzeba dać, widzę, że jeszcze jednego wiatraczka, którego zaraz kupię, bo ci państwo, tym państwu zaczyna brakować prądu, chociaż mam lepsze rozwiązanie. Wybudować tu strefę taką większą, tu mniejszą, a tu usuniemy tą strefę i wybudujemy strefę leśną jeszcze raz, o. Tylko teraz trzeba jeszcze sprawdzić, czy tutaj akurat, o właśnie, o to chodzi, żeby to była strefa leśna, żeby nie było zanieczyszczeń. I obstawiam, że połączenie właśnie zostało utworzone, więc wszystkie połączone rzeczy, co tutaj są, są wystarczająco dobrze zapotrzebowane. Widzimy się, myślę, że już niebawem, więc na razie znikam. Okej, kolejna, że tak powiem, liczba ludzi osiągnięta, 8000! Dostaliśmy też linię kolejową, to znaczy dworzec, linię kolejową, elektrownię wodną i kilka nowych rzeczy. Ale na razie, z tego co wiem, nie mamy połączenia kolejowego nigdzie na mapie. Dlatego też wypadałoby się połączyć z linią kolejową, która znajduje się tutaj. Ale ja tutaj nie będę chciał. A tu będzie trzeba przejeżdżać nad, z tego co mi się wydaje. Jest to od dali pokazane, ale tak, nad. Okej, pamiętaj, aby zerknąć na nowo odkryty szpital, ale sami widzicie, że naprawdę jest całkiem spoko, więc nie będę budował szpitalu. Bardziej bym się zajął czymś, co jest bardziej sensowne i spróbował rozwinąć jeszcze bardziej strefę mieszkalną, co tutaj właśnie widzicie. Się zaraz będzie działo. A niech się dzieje. Jak to było? Niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Mam nadzieję, że tutaj przemysł mi ten, co chce, wpadnie. Czyli przemysł typowo nób drzewski. Nie mogę połączyć, tak też myślałem. Dlatego też będzie droga bez wylotu. Tylko jeszcze sprawdzę, czy tutaj jest dzielnica, którą chcę. Tu nie jest dzielnica, którą chcę. Tu będzie zwykły przemysł mi się robił. A tego na pewno nie chcemy. Widzicie, bo to już znika. Znikaj, ty też znikaj, szatanie. Tu ma się pojawić przemysł leśny. A nie jakaś kopcąca fabryka. Tu się pojawia, więc jest okej. Na razie mam hajsu dosyć sporo, więc mogę zacząć rozbudowywać moją tą dzielnicę, którą chcę, żeby była typową dzielnicą nowobogackich, że tak powiem. Może tutaj oni powinni się nazywać, nie wiem, Dariuszanie? Coś w ten deseń? Macie pomysł? Walcie śmiało, każde pomysły są dobre, uwierzcie. Okej. Tutaj wykorzystamy ich naprawdę bardzo dobrze. Okej, ale jeszcze wracając do tego, trzeba sprawdzić, jak... O, właśnie, nasi tutaj nowi mieszkańcy mają ten oto problem, że nie mają żadnych parków. Ale już ten problem został praktycznie zażegnany. Jeszcze tutaj jeden powinien się jakiś pojawić, żeby... O, właśnie. Kolor został zupełnie zmieniony. Tutaj też park się powinien pojawić moim zdaniem, bo nasi mieszkańcy muszą mieć dobre zagospodarowanie przestrzenne koło swoich domków. Żeby nam zmieniały kolorki. Okej, tutaj też zmieniam kolorki na ładne. To jeszcze tutaj by wypadało wybudować. I tutaj. I jeszcze jedno gdzieś tutaj, jak się da.
i tutaj. Więc szczęście jest powszechne, że tak powiem, tym razem. No, tutaj wybudowałem małe budynki ze względu na to, że duże by tutaj się słabo rozwijały. Ale teraz tak, zdrowie. Zdrowie jest wszędzie praktycznie ok. Tu jest dosyć słabe, nie wiem czemu. Straż pożarna. Oż w życiu, Romana. Straż pożarną, nawet bym powiedział, że trzeba ze 3 wybudować. Tu już na mało musi wystarczyć. Policej, policej, rajce, dwajce, rajce, policajce. Szkoła. Niestety nie mam już funduszy na to, żeby wybudować cokolwiek, dlatego wezmę aż 2 kredyty. Miałem nie brać, ale muszę, żeby po prostu zrobić to dosyć szybko i sprawnie. By nasi mieszkańcy mogli poczuć się wykształceni. Poczuć. Dobrze, dobrze powiedziane, poczuć. Ta szkoła ma słaby zasięg, tutaj brakło. Ale nie będę jej budował, bo po prostu zaczyna brakować mi energii. 20 MW, całkiem sporo. Tutaj jest wszystko ok, ale tutaj, żeby nie było, wiecie, jakichś tam potem nieporozumień, zrobię połączenie koło mostu. Takie właśnie, które będzie transportowało mi też energię. I wygląda całkiem to przyzwoicie. Tu widzę, że brakuje wody, ale to może dlatego, że nie ma rury. Dosłownie nie ma rury. I już jest rura. Tu wszędzie woda jest dostarczana. Okej, mogę chyba kupić jeden z terenów, tylko się teraz trzeba zastanowić dobrze, który teren będziemy chcieli potem rozwijać. Niestety, żaden. Widzimy się za chwilę. Dobrze, osiągnąłem, że tak powiem, już limit 10 tysięcy mieszkańców ponad, więc wypadałoby wreszcie zainwestować w komunikację miejską. Zajezdnia autobusowa? Coś normalnego, więc naprawdę będzie trzeba ją wybudować. No, chyba tutaj można najlepiej. I zacząć tworzyć normalne przystanki, co wartość ziemi będzie coraz większa. Nie wiem, to chyba to jest wartość ziemi. Wartość gruntu wszędzie jest na razie niebieska, niska, więc słabo. Ale ja postaram się, żeby teraz, dzięki komunikacji, była jeszcze większa. Więc znowu widzimy się za chwilę. Myślę, że komunikację uda mi się połączyć wszystko, albo pokażę wam chociaż jedną linię, jak to zrobić, żeby było wszystko ok. Patrzcie. Wchodzimy tu, tu. I robimy prostą linię, że tak powiem, północ-południe. Żeby nasze stworki miały jak dojechać do roboty. Co ja prałem tutaj? O właśnie, tak jak teraz widzicie, robimy wjazd na chatę każdemu mieszkańcowi. I zobaczycie, że cała wartość gleby nagle nam wzrośnie. Szczególnie dlatego, że ludzie będą po prostu mieli jak do roboty dojechać. Proszę bardzo, to jest pierwsza linia zrobiona. I teraz wartość gruntu. Widzicie? Zmienił się kolor. Zupełnie zmienił się kolor. Transport jest bardzo ważny. Im jest lepszy transport wszędzie na całej mapie, tym mamy większą szansę na to, że nasze miasto rozwinie się do metropolii. Ogólnie macie pomysł, jak to miasto nazwać? I jak zmienić nazwę miasta? Jeśli tak, piszcie w komentarzach. Jeśli macie pomysły na nazwy stref, których już jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, piszcie, wybiorę najlepsze i zobaczymy je w następnym odcinku. Jeśli wam się podobał odcinek ze City Skyline, walcie też śmiało łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia do następnego odcinka, który myślę, że będzie już niebawem, więc do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam Dim2.